W trójkącie równoramiennym ABC mamy dane długości odcinków AC oraz BC i te odcinki są równe 5, a także mamy daną wysokość CB, która jest równa 2. Musimy obliczyć długość podstawy AB tego trójkąta. Czyli standardowo, na początku wykonujemy sobie rysunek poglądowy, czyli rysujemy trójkąt równoramienny ABC i oznaczamy jego wierzchołki w taki sposób, aby ramionami tego trójkąta były odcinki AC oraz BC, ponieważ one są równej długości, no i ich długość wynosi właśnie 5. Dalej możemy sobie również narysować naszą wysokość CD, czyli z wierzchołka C na podstawę AB rysujemy wysokość CD i ona ma długość 2. Musimy obliczyć długość odcinka AB. Odcinek AB został podzielony przez tą wysokość CD na dwa odcinki o długości, o nieznanej długości X. No i możemy przy takich oznaczeniach powiedzieć, że długość odcinka AB jest równa właśnie 2x. Wystarczy zatem, że obliczymy sobie x, no i bez problemu potem pomnożymy tą wartość przez 2 i otrzymamy długość odcinka AB. No a długość x możemy policzyć z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego BCD. 2 do kwadratu plus x do kwadratu musi dać 5 do kwadratu, czyli zapiszmy właśnie to równanie. 2 kwadrat plus x kwadrat równa się 5 kwadrat i wyliczamy z tego równania x. 2 do kwadratu to 4 plus x kwadrat to ma być równe 5 do kwadratu, czyli 25. Zatem x kwadrat jest równy 25 minus 4, czyli 21, czyli x musi być równy pierwiastkowi z 21. Zatem długość odcinka AB jest równa 2x, czyli to się równa, może tutaj zapiszemy AB, równa się 2 razy x, czyli pierwiastek z 21, czyli odpowiedzią w tym zadaniu była odpowiedź B.